Państwa bardzo serdecznie na niecodziennym wydarzeniu, jakim jest wernisaż Magdaleny Gawęskiej, znanej z social mediów jako Madeleine Gabi, ale z którym z Państwa pewnie znana jest również z wybiegów czy z sesji zdjęciowych, ponieważ cały czas jest czynną modelką i fotomodelką. Kobieta wielu talentów, kobieta renesansu. Zapytam ją. Zapraszam Magda do siebie. Gorące brawa. Magda, powiedz mi, jak trafić z wybiegu do galerii? Przede wszystkim oczywiście witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niesamowicie miło widzieć tak wiele osób, ponieważ to świadczy o tym, iż sztuka w Polsce jest coraz bardziej na topie. Bardzo mi miło. Nie ukrywam, jestem bardzo podekscytowana dzisiejszym dniem, ponieważ jest to pierwsze tak medialne wydarzenie, które jest właśnie oparte na moich obrazach. Zazwyczaj działam w internecie. Grzegorzu, odpowiadając na Twoje pytanie, sztuka była oczywiście pierwsza w moim życiu, dużo przed modelingiem. Już od najmłodszych lat moi kochani rodzice zaszczepili we mnie pasję, szukali zajęć, które sprawią mi satysfakcję. Mama szukała kursów, tatuś te kursy sponsorował, więc duet po prostu idealny, który sprawił, że znajduję się dzisiaj w tym miejscu. Potem oczywiście spełniło się moje marzenie, liceum plastyczne, kursy na Akademii Sztuk Pięknych, Polsko-Japońska Akademia Sztuk, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, gdzie zrobiłam dyplom, więc wszystko poszło po mojej myśli, więc naprawdę jestem zszokowana, że dzisiaj tutaj tak to wszystko wygląda. Widzę, że troszeczkę zdenerwowana. Oczywiście, że tak. Proszę Państwa, zanim zaproszę Państwa do tego, abyście mieli szansę podziwiać te wspaniałe prace i kontemplując je, chciałbym, proszę Państwa, tutaj powiedzieć o tym, że ja Magdę znam już od ponad roku. Podziwiam jej pracę na social mediach. Jestem pod wielkim wrażeniem i wierzę w jej sukces i życzę jej wszystkiego najlepszego. Proszę Państwa, przyjąłem tutaj rolę prowadzenia tej imprezy z wielką przyjemnością, bo to wspaniała dziewczyna, młoda, utalentowana. Mamy sytuację następującą. Piękną, młodą artystkę i bardzo interesujące, urzekające dzieła w postaci jej obrazów olejnych, figuratywnych, przedstawiających piękne sytuacje, opowiadające ciekawe historie, jak również abstrakcje, które tam wiszą w dalszej części. Magda, czy ja mogłem Ciebie poprosić do siebie? Chciałbym tą licytację przeprowadzić w towarzystwie autorki, gdyż to jest, rozwijam sytuację. Dzisiaj zaproponowaliśmy Państwu tę oto akwarelę, i możemy powiedzieć, że Magda jest u progu kariery. U progu kariery może już nie jako modelka, ale pewno jako artystka. Natomiast wyobraźmy sobie sytuację za dekadę, może 10 lat, gdzie Magda jest czołową modelką Victoria's Secret, gdzie Magda jest po wielu udanych wernisażach i wystawach w czołowych galeriach Europy i świata. I może się okazać, że ta akwarela, która dzisiaj ma cenę wywoławczą 200 zł, będzie za te 10 lat warta 22 200 zł, ewentualnie 22 200 euro. Jeśli nie dostanę 2000 zł, to zostanie 1800 zł, zaraz ogłoszone po raz trzeci. Więc jeszcze proszę przemyśleć chwilę, dam Wam parę sekund. Magda, dołączasz oczywiście też, tu jest sygnatura, tak? Twoja. Jeśli nie, to na pewno będzie z tyłu, będzie certyfikat. Ja pozwolę sobie, Magda, też dołączyć certyfikat własnej galerii. Słucham? A, Magda, kolację może. A może dołączyć, Magda, dołączamy kolację? Tylko, że wtedy musimy od razu zacząć od 2500. No dobrze, to ja pozostawiam tą kolację do dyspozycji Magdy.
1800 zł było po raz pierwszy, 1800 zł było po raz drugi. Jeśli nie mam 2000 zł, to 1800 zł po raz trzeci. Przedane, gratuluję. Tak, tak, pogratulujemy. Zapraszamy panu tutaj, panie, pana. To będzie wylicytowane. Zapraszamy do nas. Zapraszamy. A obraz wylicytował. Pan się przedstawi. Dziękuję bardzo. Największą bohaterką tego wieczoru to Dorota ma chyba najcięższą pracę na wszystkich. Bardzo ci dziękuję i gratuluję. I mam nadzieję, że wspólnie z Państwem jeszcze nie raz się spotkamy, żeby pozyskać środki i zwrócić uwagę na problem, którym jest uzależnienie bardzo młodych ludzi. Dorota teraz w terapii ma osoby od 13 do 17 roku życia. Proszę Państwa, dramat. Dziękuję. Dziękuję bardzo.